Tak, no całą pierwszą połowę dążyliśmy do tego, żeby wygrać to spotkanie. Niestety szybko straciliśmy bramkę i później udało nam się strzelić bramkę też po stałym fragmencie i tyle. Jak Ty się czujesz w Olsztynie? No, trochę tych treningów Ci nie brakuje z zespołem, czy jest wszystko dobrze? Nie, byłem tutaj rok temu, jestem przyzwyczajony do szatni, do stadionu, kibiców, także czuję się tutaj jak u siebie. Powiedz mi, no, te wyniki jakby nie są pocieszające na początku sezonu. Kibice tutaj się martwią i chyba słusznie o Waszą formę. No wiadomo, wynik teraz nie idzie za nami, ale dążymy do tego, żeby z każdym tygodniem wygrywać po prostu te spotkania i na każdy mecz wychodzimy po prostu, żeby zwyciężać. Dzisiaj się niestety nie udało, ale teraz już musimy patrzeć na kolejne spotkanie ligowe i jechać do Puław, wygrać. No a z Twojej perspektywy czego dzisiaj zabrakło, żeby chociaż do tej dogrywki doprowadzić? Myślę, że takiej skuteczności i zimnej głowy pod bramką rywala. Stwarzaliśmy w drugiej połowie więcej sytuacji, niestety głupia stracona bramka i przegrywam dzisiaj to spotkanie. A tam pod koniec połowy nie było rzutu karnego dla nas, jak to widziałeś? Nie widziałem z mojej perspektywy dokładnie, to musimy na kamerze to zobaczyć.